Biszkop z kremem twarożkowym, owocami i galaretką. Galaretki wsypuję do wrzącej wody, następnie mieszam aż do całkowitego rozpuszczenia. Gdy galaretka się rozpuści, odstawiam ją w chłodne miejsce do ostygnięcia. Teraz przechodzę do masy twarożkowej. Do miski wrzucam masło o temperaturze pokojowej, dosypuję cukier waniliowy, następnie cukier puder. Całość wyrabiam mikserem aż do uzyskania puszystej masy. Do urobionej masy dodaję stopniowo serek twarożkowy i dalej wyrabiam. Wyrabiam mikserem aż do uzyskania jednolitej masy. Na połówkę biszkoptu nakładam warstwę masy twarożkowej. Biszkopt upiekłem na foremce o wymiarach 22 na 24 cm. Jak zrobić biszkopt, możecie zobaczyć na innych moich filmach kulinarnych. Należy tutaj pamiętać, aby dobrze zabezpieczyć boki foremki przed spływaniem galaretki w dół. Przykrywam drugą połówką biszkoptu, a następnie smaruję ją cienko masą. Teraz na warstwę kremu układam umyte i osuszone borówki. Zamiast borówek mogą być inne owoce, na przykład truskawki. Po wyłożeniu wszystkich owoców należy jeszcze włożyć na chwilę ciasto do lodówki. Przed wylaniem galaretki boki foremki zabezpieczyłem ręcznikami papierowymi. Półpłynną galaretkę wlewam na ostatnią warstwę ciasta. Ciasto wstawiam do lodówki na kilka godzin i gotowe. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Życzę smacznego.